Szanowny panie marszałku, najliczniejszego od 556 lat Sejmu. Nieprawda, panie pośle. Mamy tyle wygaszonych mandatów, że nie jest to najliczniejszy Sejm. Szanowny panie nieobecny premierze, najliczniejszego od 106 lat rządu. Osiągnął pan premier... Szanowni państwo, nieobecnego premiera. Powiedziałem to. 100% przewodniczących pana komisji śledczych osiągnęło dno chamstwa, arogancji oraz prymitywizmu, posuwając się do prostackich insynuacji oraz obrażania świadków. Pana komisje wyglądają jak sąd Ku Klux Klanu. Apeluję do pana nieobecnego premiera o wyciszenie sporów polsko-polskich. Za wschodnią granicą mamy wojnę, za zachodnią granicą mamy Zielony Ład, który zrujnuje naszą gospodarkę. Zgłaszam wniosek formalny o przerwę informację pana premiera na temat podwyżek cen prądu, podwyżek cen wody, ścieków oraz informacji, kiedy będzie benzyna po 5,19. To są informacje, które interesują bardzo, Polaków, a nie tanie chwyty na komisjach śledczych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Rozumiem, że zgłosił pan wniosek o udzielenie przez rząd informacji. Taki wniosek można zgłosić w trybie regulaminowym do godziny 21 dnia poprzedzającego, jak się jest w odpowiedniej oczywiście kolejce do składania wniosku o taką informację, tak jak teraz na przykład zrobił to klub Konfederacja. Drugi wniosek, właśnie pan poseł Wawer z Konfederacji, bardzo proszę. Był wniosek o przerwę? Tak. A dobrze, to za chwilę go przegłosujemy. Na pewno nie można mieć żadnych wątpliwości, że wszystkie wnioski posła Sachajki zostaną przegłosowane. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w tym tygodniu od przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego usłyszeliśmy informację, że komponent kolejowy CPK, który jest już zaprojektowany, jest praktycznie w trakcie realizacji, zostanie zlikwidowany i wycofany do etapu koncepcyjnego, gdzie rząd i CPK będzie się dopiero, spółka CPK będzie się dopiero zastanawiać nad tym, jak ten komponent ma wyglądać. To oznacza kilka lat opóźnienia w realizowaniu CPK, oznacza miliardowe straty dla polskiej gospodarki i oznacza, że będzie to prawdopodobnie pierwszym krokiem do likwidacji również projektu lotniska. Bo po co nam lotnisko w Baranowie, skoro nie będziemy mieli torów, które do tego lotniska będą prowadziły. Zapewne taką usłyszymy argumentację już za kilka tygodni czy miesięcy od pana Laska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zwracam się z wnioskiem formalnym o odroczenie posiedzenia i wezwanie pana ministra Laska, żeby skoro nie stawia się w mediach, nie stawia się na debatach publicznych, to żeby stawił się przed Sejmem i wyjaśnił, dlaczego i na czyje zlecenie sabotuje projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ten wniosek też za chwilę przegłosujemy. Jako ostatni zgłosił się do wniosku formalnego pan poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Szanowni państwo, nie ma w zasadzie rachunku, który by nie został podwyższony w ostatnich kilku miesiącach Polakom. Został jeden, wody, ale okazuje się, że pan Dariusz Klimczak chce uwolnić ceny wody i również ceny wody podskoczą do góry o kilkadziesiąt procent. Panie marszałku, zostało panu 568 dni. Rząd nie pracuje. Niech pan stanie na wysokości zadania, zwoła konwent seniorów i zacznie pracować nad podwyżkami, które niechybnie zmierzają w kierunku Polaków. Pani Henik-Kloska napisała ustawę o cenach prądu, mrożeniu cen prądu. Uwaga, kto skorzysta? Właściciele willi z basenem. Tylko oni będą mogli liczyć na obniżkę. Szanowni państwo, weźcie się do pracy i tak zorganizujcie pracę, żeby jakakolwiek podwyżka była chociażby zminimalizowana, bo na ten moment kilkudziesięcioprocentowe podwyżki od lipca i w kolejnych miesiącach czekają każdego z nas. Dziękuję bardzo. Panie pośle, pan poseł Buda nie zgłosił wniosku formalnego, tylko postulat polityczny. Postulat polityczny, żeby konwent seniorów... Nie, żeby konwent seniorów... Panie ministrze, tylko ja skończę, dobra? I zaraz panu pozwolę. Panie ministrze Klimczak. Proszę spojrzeć mi w oczy, panie ministrze. Dzień dobry. Proszę mi dać chwilę. Panie ministrze, panie pośle, konwent seniorów, jak pan wie, ma trochę inne zadania. Dla pana informacji, dzisiaj na prezydium Sejmu podjąłem decyzję o skierowaniu pakietu 10 chyba państwa ustaw, nadałem im numery druków, w większości z nich, bo dwa wymagają jeszcze pewnych uzupełnień formalnych,
Chcę pochwalić imponujący rozmach legislacyjny. Tam jest i babciowe, tam jest i obniżenie kwoty wolnej, i dobrowolny ZUS. W sumie koszt tych ustaw to około 100 miliardów złotych. Bardzo się cieszę, że tak ostro wzięliście się państwo do pracy. Trochę szkoda, że w momencie, w którym przeszliście do opozycji. Ale żeby była jasność, wszystkie wasze projekty i propozycje traktowane są poważnie. Numery druków, konsultacje, wszystko idzie jak trzeba. Pan minister Klimczak chciał zabrać głos w trybie artykułu 186. Bardzo proszę, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Dziękuję, panie marszałku. Bardzo krótko. Panie pośle, jeżeli mamy w tym roku spotkać się jeszcze raz na pielgrzymce w Częstochowie, to proszę po prostu nie kłamać. Rząd nie przewiduje żadnych podwyżek wody. Planujemy zdecentralizować zarządzanie wodami. I pan jest ostatnią osobą, która będzie kłamała. Polaków nie czekają żadne podwyżki wody i pan powinien przestać kłamać. Dziękuję bardzo. Rozumiem, panie pośle, że został pan źle zrozumiany przez pana ministra Klimczaka i teraz chce pan wyjaśnić, gdzie miało to miejsce. Minuta. Prosta sytuacja na przykładzie Łodzi. Wnioskowała do Wód Polskich w ciągu ostatnich 3 lat o 60% podwyżki za cenę wody. Jeżeli Wody Polskie nie będą podejmowały decyzji w sprawie podwyżek cen wody, samorządy po wyborach będą ceny wody podnosić o 50% i pan dobrze o tym wie. Dziękuję bardzo, szanowni.